Witam wszystkich. Mam tu do pokazania Wam materiał z czerwca 2002 roku. Dopiero teraz pomyślałem, że muszę ten materiał zrobić, żeby mi się nie zgubił, nie przepadł. I tu Wam zaprezentuję właśnie największą kopalnię odkrywkową w Europie. Także wiadomo, że w Polsce jest największa też, a w ogóle to są największe dziury. Dziury, które powstały przy odkopywaniu tego węgla, który jest na głębokości 200 metrów. I tu przez te, nie wiem, 20 ileś tam minut będę starał się tu opowiadać, jak zwykle, nie czytając kartki, tylko z tych informacji zaczerpniętych z internetu. Także tam na dnie mało co widać, ale tam są takie ogromne koparki, które właśnie odkopują ten węgiel. Ale dobra, spokojnie. Teraz doleciałem od południa do tej dziury, która jest bardziej na zachód. I tak dolecę tam kawałek do tego końca i potem przez całą długość tej kopalni przelecę. Bez cięcia ten materiał Wam pokażę, jak to właśnie wygląda. Sam byłem ciekaw od wielu lat. Chciałem właśnie nad taką kopalnią polecieć. I mi się udało, bo była taka impreza zorganizowana, motoparalotniowa, 25 km właśnie od tej kopalni. I to było takie marzenie, że sobie tam polecę. Także mieliśmy taki przykaz, że nie wlatujemy nad tą dziurę. Możemy lecieć obok kopalni. No to też tak zrobiłem. Leciałem wzdłuż tego wyrobiska. Najpierw leciałem na zachód, jak widać słońce zachodziło. Tam na końcu jest, albo powiem chwilę o tej w ogóle kopalni. Słuchajcie, tego odkrycia, tego węgla, to dokonano w grudniu w 1960 roku. Następnie po 15 latach utworzono przedsiębiorstwo państwowe. I tutaj zaczęto kopać dziurę i pierwsze wydobycie nastąpiło w 1980 roku. Najpierw musieli taką wielką dziurę wykopać i tą ziemię składowali na takiej znanej górze Kamieńsk, którą się jedzie S1, teraz już dawniej jedynką DK1, to po lewej stronie, jak się jechało w kierunku północnym, to była tam taka góra usypana, na niej są obecnie też wiatraki. I ta góra ma wysokość 386 metrów. Na niej również są zbudowane różne jakieś atrakcje. Takie jak na nartach można również jeździć. Stok narciarski jest zrobiony. No i tutaj właśnie już dolatuję do końca tej drugiej dziury. Tam za nią jest taka góra, się Szczerców nazywa. A tamta góra Kamieńska. Ta dziura dopiero została eksploatowana od 2002 roku. Także są dwie dziury. I tutaj widać takie białe różne, takie te sortownie kamienia. I tak chciałem właśnie to całe tu zobaczyć. Chociaż był późny zachód słońca już, bo też musiałem tutaj dolecieć. I mieć na uwadze to, żeby jeszcze dolecieć z powrotem te 25 km. Jakoś tak wyszło. Na tej imprezie późno my startowali, chyba wiatr tam był taki dosyć mocny, już zapomniałem. Chyba tak było. A czerwiec to jest długi dzień. No i doleciałem właśnie tu do końca tego wyrobiska. Tak jak powiedziałem, to ma 200 metrów. Zawsze nie wiedziałem, jak to jest, ale to tak stopniowo schodzi. Stopniowo schodzi coraz niżej i tam jest ogromna ilość taśmociągów i tam właśnie taśmociągami przesypują to. I tutaj widać właśnie już węgiel to czarne i to wyrobisko przesuwa się, ta dziura się przesuwa w kierunku wschodnim, czyli tam w stronę jakby tej drugiej dziury i w stronę bliżej kopalni. No a tamta druga, która była pierwsza,
od 1980, ta dziura się przesuwała w kierunku zachodnim, tak, w tą stronę. I tak zawsze myślałem, że te dwie dziury się w końcu spotkają, ale z tego, co wyczytałem w internecie, że tamta dziura już kończy się jej koncesja, a ta dziura to wyrobisko, w 2038 mają skończyć kopać węgiel. I co ciekawego, plany są takie, że te obie dziury, wiadomo, że to będzie wszystko przygotowane, wszystko musi być wyrównane, zresztą będzie wypłycone, bo teraz jak ma 200 metrów, to będzie do 170 metrów i tu powstaną, tu powstanie największe jezioro, znaczy największe jezioro, ono będzie miało 4000 metrów sześciennych, nie, 4000 hektarów. No i to będzie najgłębsze w Polsce. Najgłębsze jezioro w Polsce jest jezioro Hańcza, ma 100 metrów, a to będzie miało 170. Także będzie naprawdę głębokie. I tam są normalnie po prawej i po lewej wioski. Dawniej tu też były różne na pewno wioski, ludzi wysiedlili. I to tak przez tyle lat już działa ta kopalnia. A wiecie jak jest? Chcą kończyć z opalaniem węgla i również taka kopalnia ma zakończyć działalność. Jak czytałem jeszcze w internecie, to jeszcze mieli w planach trzecie wyrobisko zrobić, ale jednak to nie powstanie. I tam na dole to tak widać, takie półokrągłe są ułożona ziemia, bo ta koparka jest tak wielka, obsługuje ją 5 osób. Taką koparkę waży 8000 ton. I tak całą dobę tutaj sobie kopią, przesypują. Fajnie. Tak właśnie miałem plana ten filmik zrobić. A ten czas tak szybko leci. Postanowiłem, że go dopiero teraz zrobię. A szkoda byłoby ten materiał przepadł. Kiedyś będzie jezioro, ale wiecie co? Pisało, że 20 lat zalewanie potrwa. Także to dziś 2000, jakby tak patrzam, to co piszą oni, że zalewanie by miało nastąpić w 2050, to se pomyślcie kiedy takie jezioro będzie zalane. To wiele osób na świecie już nie będzie. Także tak to wygląda. I to wyrobisko, tak powiedziałem, przesuwa się w tą drugą dziurę. Tam w stronę kopalni. O, a ta kopalnia, popatrzcie się jak dymi. Tam są wysokie kominy na 300 metrów. To ona jest, ta kopalnia, o co ja to gadam, ta elektrownia ma 300 metrów wysokie kominy. Tam jest 12 bloków. W 2005 roku było właśnie 12 bloków. 5472 megawaty produkowała prądu. Obecnie troszkę mniej, bo wiadomo, że wszystkie bloki nie idą naraz, tylko są remontowane. Ale to teraz to nie wiem. Coraz mniej być może będą przez kolejne lata produkować. I popatrzcie się, jak to fajnie widać. Kończy się ta pierwsza dziura. Dziura w ziemi. Widoczna jest z kosmosu. Też tak pisze. Na takiej stacji orbitalnej oni lecą na 400 metrach. No i widać, że to coś jest zrobione ręką człowieka. I dolatuje za chwileczkę. Dolecimy do kolejnej dziury. Człowiek nie miał wyobraźni, jak to może być taka dziura na 200 metrów w ziemi. Gdyby... Ja tak szczerze, to bym tam poleciał na dół. Dla mnie to nie byłoby problemu żadnego. Nie bałbym się niczego. Ktoś tam kiedyś powiedział, a gdybyś wyleciał z powrotem do góry i były jakieś zawirowania, powietrze były. Ale ja tam się tego nie boję.
ponieważ mieszkam tutaj w górach. Latamy różnie koło dolin. Za górami różnymi się lata, tylko trzeba mieć wszystko na uwadze, kiedy można. No i tutaj popatrzcie się takimi stopniami. Coraz bardziej schodzi ta ziemia do samej góry. Teraz jest normalny teren. Nie przewijam, bo nie ma potrzeby. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przewinie. Materiał. Ciekawe to jest naprawdę. Takie różne tu instalacje widać. I będziemy dolatywać. A to za sekundkę. Wiecie co, ta kopalnia to... Górnie to teraz coś tu zapisałem sobie, bo wszystkiego człowiek nie spamięta. O, kompleks zatrudnia właśnie 8 tysięcy osób. Także sporo ludzi tutaj pracuje. Także jest to w Bełchatowie największe takie miasto koło tego. Bełchatów. I tam są właśnie... Na pewno sporo osób tam mieszka, pracujących na tej kopalni. Takie różne muszą być instalacje odprowadzające wodę, bo przecież by to się zapełniło. Tam jest na końcu, znaczy mało ją widać, ta góra Kamieńska, która ma 300 pod nad poziomem morza, to dlatego nie ma takiego wzniesienia, co ma 386 metrów. To jest ta góra usypana z pierwszego dołu, a ta kopalnia odkrywkowa przesuwa się właśnie na zachód. I tam są całe takie ścieżki, przejazdy, ciężarówki, żeby zejść na 200 metrów, no dlatego tak to wygląda. Fajna pogoda była tego dnia, superowa. Bardzo fajnie było, słoneczko. Na drugi dzień rano też lataliśmy, ale poleciałem w innych kierunkach. Nie wiem, kiedy tu zaś polecę. Jest to w centralnej Polsce. Ode mnie oddalone to jest od Bielska około 200 km. Bo to trzeba minąć Częstochowę i tam wyżej. Tam jakieś 20 albo 30 km jest Piotrków Trybunalski od tego miejsca. A w ogóle ten węgiel z tej drugiej dziury transportują 17 km do elektrowni. To se pomyślcie, 17 km na taśmociągach jedzie węgiel, żeby go używać do kopalni, do elektrowni. To jest sporo. 3 km szerokość ma taka dziura. 3 km, to sobie musicie wyobrazić, jakie to jest wielkie. Kamerka, widzicie, tak bym powiedział, troszeczkę przybliża. Znaczy, no troszkę przybliża, no. Takie budki tam są, nie wiem co to są, być może jakieś transformatory, bo jednak tego prądu tutaj do tych zasilania tych wszystkich taśmociągów też potrzebują sporo. To jest, wiecie co, 20% energii produkuje elektrownia Bełchatów, 20% na Polskę. Co tu jeszcze takiego? No widzisz, powiedziałem o tym. A tutaj w ogóle są, wiecie co, wycieczki. I tutaj gdzieś, nie wiem, może przegapiłem już, są punkty widokowe. Ja osobiście nie byłem, ale może kiedyś będę. Że autem się tu dziś podjeżdża, jest punkt widokowy. No w internecie jest sporo różnych zdjęć i informacji,
o tym wszystkim. Ale takiego długiego filmiku chyba nie ma. Bo kto to potem ogląda całe? Ale ja wiem, że to oglądają, bo nieraz się spotykam z informacjami, że mam nagrywać takie długie filmy, że się lepiej ogląda, że jest dużo lepiej. Ja i oczywiście mówią mi, że muszę komentować, że też się lepiej ogląda. Dlatego tak to robię. A to na końcu też tam dolecę. Jest osadnik. Jak popatrzyłem się na Google Earth, to jest taka aplikacja, każdy sobie ją może zainstalować i tam jest taki znaczek, takiego zegara. Jak tam sobie odpalicie, przybliżycie sobie tą elektrownię, to całe miejsce, i jak będziecie sobie przesuwać lata, to tam są zdjęcia z różnych lat. I jak sobie tak będziecie przesuwać w lewo, to sami zobaczycie, jak ta kopalnia odkrywkowa przesuwa się. Jedna się przesuwa w lewo, a tamta druga w prawo. Stąd takie informacje wiem, ponieważ często patrzę na tą kopalnię, nie na kopalnię, tylko na tą mapę Google, albo sobie lubię patrzeć na Geoportal 2. Tam jest taka opcja. Można sobie włączyć praktycznie całą Polskę. Jest przeskanowana, sami sobie zobaczcie. I tam sobie trzeba włączyć to cieniowanie i można sobie zobaczyć, jak każdy pagórek w Polsce wygląda. Nawet jak ktoś by cały budynek zasypał ziemią, takie obiekty wojskowe mam na myśli, to je tam właśnie widać. Bardzo to jest fajne, fajnie pokazane, jakby laserem przeskanowali całą Polskę i zostały wycięte wszystkie drzewa i budynki, ale wszystkie nasypy, na przykład nasyp jakiegoś tam wiaduktu, gdzie pociąg jedzie, to tam widać, a na przykład takie wyrobisko, to jest taka dziura, wszystko fajnie pokazane, albo rzeczki, a nawet osuwiska w górach, tam można, jak kogoś interesuje, to można godzinami patrzeć, jest co zobaczyć. No i tu teraz dolecimy, za chwilę dolecimy do końca tej dziury, ale tutaj ta dziura dawniej też była, tylko się przesuwa. Ja startowałem w miejscowości Prusicko, koło Warty, tam jest Warta, rzeka płynie i tam właśnie niedaleko, 23 km stąd. 23 km. Patrz, jakie różne, patrzcie się, jakie ma różne kolory ta ziemia. Bo tak przesypują. Nie widać tej koparki. Czy widać, no. Ale tak mówię, jest bardzo ogromna. Kominy dymią. Cały czas. Od 40 lat spalają węgiel brunatny. Tą muzyczkę, co słyszycie, to mi nagrał brat. I je wykorzystuję do filmików. Przynajmniej mi nie przychodzą na maila informacje, że wykorzystałem kogoś nutę. Czasami po latach przychodzą, nie wiem, czasami po kilku normalnie latach przychodzi informacja, że ta muzyka jest własnością tam kogoś. Także tutaj będą kiedyś kompleksy, łódki, ale to będzie dawno, znaczy długo. I te dwie dziury zostaną właśnie połączone w jedną taflę, w taflę jeziora. Tak to wszystko pisze w internecie. I teraz właśnie dolatujemy. Tu też pod nami jakieś druty. Wioski. To był czerwiec. Także fajna zieleń była.
i elektrownia w Rogowie. Rogów chyba się nazywa, nie? Ogólnie to ma nazwę elektrownia Bełchatów. Może ktoś ma więcej fajnych informacji, może również w komentarzu napisać coś ciekawego albo podlinkować ciekawe informacje. Takie rzeczki tu płyną w koło. Taki kanał bym powiedział, nie rzeczka. Kanał zrobiony. Teraz dolecimy za chwilę. Fajnie tam tak zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Te osadniki, bo tam z tych rur wypłukuje się ta woda, ten węgiel, ten muł. I powstają takie fajne różne wzorki. I zaraz zobaczycie. Moje nogi widać. Zwisające. Paralotnia leci prędkością około przelotową 50 na godzinę. W zależności od wiatru. Jak nie ma wiatru, to z 50 względem ziemi. A gdyby nastał mi wiatr, jakiś mocny, to bym nawet stał w miejscu. A gdybym się obrócił z wiatrem, to bym leciał tą prędkością 50 plus ten wiatr. Także nawet można 90 i 100 na godzinę lecieć paralotnią. Bez problemu. Taki równy teren tu jest. W koło. A tu ta góra sztucznie zbudowana. A tu ten osadnik. Takie fajne powstają wzorki. Tam miałem aparat, porobiłem parę zdjęć, ale to ciemno już było. Wygląda jak jakiś takie jak na żarze, jak elektrownia szczytowa. Ale to jest osadnik. Tu w koło właśnie są takie rury. I wylatuje woda. Jest tych rur sporo w koło. Fajne takie wzorki powstają. Sami widzicie. Muszę się napić. Ja teraz tu zaraz zawrócę. I tak kawałek poleciałem pod słońce. I następnie potem odbiłem w lewo na południe. Musiałem zdążyć, zanim się całkowicie ciemno zrobi. Słońce widzicie już jest przy samym horyzoncie. Człowiek miał więcej czasu, to by tu jeszcze więcej polatał. Nic, niech się zachowa ten materiał. Bo szkoda by było wywalić albo pociąć na kawałki. Potem człowiek się nie orientuje, w którym miejscu jest. A tak to niech to zostanie. Tutaj nieraz widziałem gdzieś tam w internecie, że się odbywają jakieś imprezy motocyklowe, takie motocross. To również to na tym terenie jest organizowane. Także wiele sobie informacji sami już poczytajcie.
Ja to tak z grubsza przeglądłem. Znaczy przeglądałem już nieraz. I to, co zapamiętałem, to tutaj właśnie na tym filmie co nieco opowiedziałem. Także zapraszam na inne filmiki, które staram się publikować. Nie wiem, teraz w tym roku, obecnie są, teraz co nagrywam ten komentarz, to są święta wielkanocne, jest kwiecień 8 i dopiero 3 razy w tym roku latałem, słabiutko. Pogoda jest kiepsciutka, czasami były okna pogodowe, ale nie miałem czasu, bo nie zawsze jest czas na latanie, bo są jeszcze różne inne rzeczy. Także przed zachodem, znaczy zachód słońca już był, ale zdążyłem spokojnie dolecieć. Te 20 km do lądowiska. Na szczęście miałem wiatr w plecy. To miałem prędkość gdzieś około 60, z tego co pamiętam. Także to był moment i byłem na miejscu. Także nieraz ktoś się pyta mnie, czy się nie boję tak latać. To od razu mówię, że się nie boję, ponieważ latam już sporo lat. Gdybym się bał, to bym nie latał. Także dziękuję.